Dzień dobry. Dziki. Co tam was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu, pamiętajcie, że czytam komentarze, nagrywam filmy na VHS-ie, a nawet na niektóre odpowiadamy w shortsach, ponieważ bardzo, ale to bardzo lubimy być z wami w kontakcie. A my dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny bardzo istotny i jakże ważny temat, tym razem związany z przemijaniem, a dokładniej z tym, że chyba nowe konsole będą nieśmiertelne, ale dlaczego i co to w ogóle się dzieje, jak to wygląda i co ja w ogóle mam na myśli, no to dzisiaj. Zaczynamy więc, będzie się dzisiaj sporo działo. Nieśmiertelne konsole. O tym, że sytuacja na świecie jest lekko mówiąc niestabilna, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Również o fakcie, że tanio to już było, choć są wyjątki, również o tym też nie trzeba mówić. Jednak cały ten bieg wydarzeń sprawia, że producenci nie mogą lub mogą, ale w ograniczonej ilości wyprodukować nowy towar, muszą niejako sztucznie podtrzymywać starszy przy życiu. Dotyczy to również konsol, a obecnie w szczególności 8 generacji, która już na starcie, czyli w 2013 roku, była dosyć przestarzała, a prawie 10 lat później nie zapowiada się, aby szybko od nas odeszły. Wystarczy wspomnieć, że dziś wciąż możemy kupić nowego Xboxa One. Zresztą ciekawe, kto wydaje ponad 1300 zł za takiego emeryta. Nieważne. Oznacza to tylko tyle, że to na pewno nie jest koniec 8 generacji i na pewno oznacza też to, że blisko i szybko on nie nastąpi. Oczywiście naszym zdaniem to jest bardzo zła wiadomość, gdyż duża ilość konsol wpływa na decyzje, które podejmują producenci gier i mało komu będzie się chciało, czy też mało komu będzie odpowiadać, żeby zrezygnować z tak dużego rynku, tylko po to, żeby zrobić lepszą grafikę czy fizykę w grze. No niestety. Niestety, w pewnym momencie mojego życia taka magiczna bańka w końcu pękła i uświadomiłem sobie, że gry nie robi się w takiej jakiejś tam magicznej krainie, tylko to jest poważny biznes. Rynek gier to ogromna machina, która generuje ogromne pieniądze, dlatego nie sądzimy, żeby ktokolwiek miał skrupuły i stawiał na zadowolenie mniejszości graczy, a będzie wszystkim zależeć na jak najwyższym zysku. Można jednak powiedzieć, że te stare konsole nie są tak złe, że przecież gry na nie wciąż wychodzą całkiem ładne i grywalne, jednak to samo można by powiedzieć o chociażby PlayStation 2 czy PlayStation 3, a w szczególności to ostatnie doczekało się nawet GTA 5, czyli gry, która nawet w dzisiejszych czasach wygląda całkiem znośnie i doczekała się swojego wydania nawet na konsole nowej generacji. Już to chyba kiedyś mówiłem, że może być tak, że nawet nasi wnukowie będą nam opowiadać, jak sobie w online tam grają z kolegami w GTA 5 w edycję już powiedzmy na PlayStation 10 na przykład. No bo to tak będzie się cały czas powielać i GTA będzie po prostu najdłużej wspieraną grą, jaka kiedykolwiek stąpała po ziemi. Do tego może jeszcze dołożą Red Dead Redemption, kilka tam powiedzmy wersji Wiedźmina i tak będziemy mieć 3 gry, czy tam 4, które będą z nami po wszeczasy. Znaczy, nie mówię, że są złe, aczkolwiek, no powiem wam szczerze, że już mi się tak średnio na przykład w GTA chce grać i bardzo rzadko. Już nawet nie wiem, czy może z pół roku temu ostatnio miałem możliwość sobie coś tam więcej pograć. No dobra, ale czy to oznacza, że zostaniemy z tym przestarzałym sprzętem, a wszyscy ci, którzy kupili nową generację, tak naprawdę kupili ulepszony emulator starej? Na ten moment w dużej mierze właśnie tak to wygląda i wszystko wskazuje na to, że nowe konsole zdążą stracić gwarancję, zanim doczekają się gier faktycznie na nie dedykowanych. No, pomijając tam tych parę wyjątków, ale to wiadomo, musi coś tą regułę potwierdzać. Jest jednak światełko w tunelu i tutaj prym jednak wiedzie Microsoft, gdyż wpadli na całkiem niezły pomysł pozwalający na długowieczność 8 generacji, a jednocześnie nie zabierający możliwości rozwoju 9. Rozwiązaniem tym jest granie w chmurze, dzięki któremu posiadacz 8 generacji będzie mógł grać wciąż w nowe gry międzygeneracyjne, a te, które są zarezerwowane dla nowych konsol, ogrywać właśnie w chmurze. Czyli Microsoft stworzył usługę dla marzycieli. Tak by to wychodziło, bo bujanie w obłokach chmury, no, mają taką wrażliwą duszę jak ja, taką artystyczną. Ja mam taką właśnie artystyczną. Jestem taki wrażliwy na piękno i na przykład na sztukę. Bardzo mnie sztuka interesuje i dlatego jak patrzę na sztukę, to mam łzy w oczach. Takie wzruszenie. Mowa oczywiście o tym, jak spoglądam na Xboxa Series S i tą jego idealną bryłę. Jego piękne kształty i proporcje.
To jest takie piękne. Naprawdę, ja jestem taki wrażliwy. Więc granie w chmurze sprawi, że nawet osoby, które w tym momencie kupują 8. generację, nie muszą wcale być skazane na sprzęt, który niedługo stanie się bezużyteczny. Dodatkowo posiadacze nowej generacji będą mogli liczyć na gry pisane właśnie tylko pod nowe konsole. Co prawda marzenie, ale mogą liczyć. Największą nadzieję w tym aspekcie niesie ze sobą silnik Unreal Engine 5, na bazie którego powstanie całkiem sporo gier, a który ma pełne prawo wykorzystywać dużą część technologii i mocy drzemiącej w konsolach nowej generacji. Jednak chcąc podsumować te przemyślenia, to bardzo realna szansa, że nowego Xboxa One czy PlayStation 4 kupimy nawet w przyszłym roku, czyli po 10 latach od premiery, a faktycznie odejście do lamusa, czy też odejście od tej platformy, to przynajmniej jakieś 2 do 3 lat, choć jeśli dalej będą na świecie takie problemy, to okres odchodzenia od 8 generacji może potrwać znacznie dłużej. Może nawet nigdy się nie skończyć. Będziemy splątani. 8. generację, tak jak kwantowe splątanie, że nie będziemy w stanie się od niej uwolnić i zakończy się 9. generacja, a 8. dalej będzie tą domyślną i głównie wspieraną. A może to jest tak, że już teraz każda następna generacja zostanie z nami do końca i zobaczymy również, czy za 10 lat nie powiemy tego samego o 9. generacji. No i mam takie tutaj trochę wewnętrzne rozdarcie, bo z jednej strony spoko opcja, jeżeli ktoś kupił ileś tam lat temu swoją konsolę i dalej będzie sobie na niej grał, bo jakby nie zmuszają go do tego, że ma swój sprzęt wyrzucić do śmietnika, tylko może go dalej w pełni użytkować, to mimo wszystko jest z drugiej strony coś takiego jak ciekawość. To, że zastanawia mnie, jak te gry będą wyglądać, jak one będą działać i co niesie ze sobą faktycznie ta nowa generacja. Znaczy, no już w sumie nie nowa, aktualna generacja. W każdym razie, no widzimy dema technologiczne Unreal Engine 5 i naprawdę wyglądają zniewalająco. Podejrzewam, że to nie jest wszystko jeszcze, co jesteśmy w stanie z tego silnika wyciągnąć, a dodatkowo nie wiemy, jak to będzie wyglądać w zastosowaniu i połączeniu właśnie z konsolami, a może robić to naprawdę mega robot. I być może w końcu skończą się czasy skryptów i takich, powiedzmy, utartych ścieżek, jak mamy ogrywać dane tytuły, tylko właśnie sandboxy staną się takimi pełnowymiarowymi sandboxami, samochodówki staną się w końcu pełnowartościowymi samochodówkami, gdzie będziemy mieć zaawansowaną fizykę jazdy, fizykę strzelania i innych możliwości takich, które niesie ze sobą właśnie nowa technologia, oczywiście ultra realistyczne światło i inne tego typu rzeczy, które naprawdę sprawią, że w końcu gry będą wyglądać super. I chciałbym to zobaczyć. I zastanawiam się, czy to na przykład będzie taki, powiedzmy, szok, jak zobaczyłem pierwszy raz w życiu Crysisa albo Gothica 1. Co prawda Gothic 1 był brzydki od samego początku, ale mi się podobał. Strasznie mi się podobał. To było tak piękne. Było takie doświadczenie, którego nigdy w życiu nie zapomnę. Jak się zastanawiam, czy Gothic sprawił, że pokochałem gry RPG, czy po prostu świat fantasy zawsze mnie cieszył. Ale chyba jednak zawsze ciągło mnie w tą stronę, bo jeszcze były Baldursy i innego rodzaju gierki, w które uwielbiałem grać. Zresztą Pokémony. Pokémon Blue. Wyobraźcie sobie. Pokémon Blue to była gra, którą potrafiłem jako dzieciak ograć w jeden dzień. Znaczy mógłbym nawet speedruny do tego kręcić w obecnym czasie, bo jakby wstawałem 5 rano, wieczorkiem już ograne, komplet i w ogóle super. W każdym razie chodziło o to, że myślałem, że nie mam możliwości save'owania gry w Game Boy, a okazało się, że tak naprawdę to zapisywało się na kartridżu, a ten kartridż chyba miał baterię po prostu wyczerpaną. W każdym razie coś tam się działo takiego, że nie mogłem tej gry zapisać i musiałem sobie ją w ciągu przechodzić. No i to tak wyglądało, że później szkoda było mi wyłączyć konsoli. Ale to już jakby inny temat na inne dywagacje i inne tam wspominki. W każdym razie fajnie by było, żebyśmy jednak doświadczyli tej nowej generacji. Fajnie by było doświadczyć wirtualnej rzeczywistości i rozwoju tych wszystkich technologii tak, żeby wkroczyć w tą nową erę, no bo jednak czekamy na nią już sporo. Sporo, a jest na co czekać, więc fajnie by było, żeby w końcu się coś pojawiło. No i jeżeli macie jakieś zdanie na ten temat, czy na przykład zależy wam na tym, żeby konsole były dłużej wspierane, a gry wyglądały gorzej? Czy jednak wolelibyście, żeby konsole krócej wspierano, lepiej jakby zapewniano dostępność sprzętów w sklepach
i gry po prostu powstawały nowe i po prostu zwalały nas tutaj z nóg. Dajcie znać, naprawdę, bo mega mnie to ciekawi. A jeżeli macie po tym materiale niedosyt, na kanale jest sporo filmów poświęconych tematyce aktualnej generacji konsol, poprzedniej generacji konsol, sprzętom retro czy też pecetom, więc jest to na kanale robić, serdecznie was zapraszamy, a jeżeli macie ochotę na luźne gadki, no to tu macie link do Discorda, panuje tam spoko, taka cicha atmosfera, bo jakby nikogo tam nie ma, ale wy się tam pojawicie i to wszystko zmienicie w każdym razie. To wszystko na dzisiaj, więc do zobaczenia moi mili, bo jakby widzimy się za chwilę, czyli jutro w shortach, później w filmie, nie wiem, w każdym razie do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale, do widzenia, dzięki.